Srila Prabhupada, he created a family which has the doors open for everyone. Srila Prabhupada stworzył rodzinę, która ma, posiada otwarte drzwi dla każdego. Srila Prabhupada, he came to us. Srila Prabhupada przyszedł do nas. He said, i powiedział: I share myself with you. Dzielę się mną samym z tobą. Now I belong to you. Teraz należę do ciebie. That means, to oznacza, now you are my grandson and my son, teraz great grandson respectively. Jesteś moim synem lub wnukiem odpowiednio. Each and everyone in the room here. Każda osoba tutaj w tym pomieszczeniu can say, może powiedzieć: Father Prabhupada, grandfather Prabhupada, nasz ojciec Prabhupada, dziadek Prabhupada, uncle Prabhupada, nasz wujek Prabhupada. Everyone. Każdy z nas może coś takiego powiedzieć. Because we are the sons and the grandsons of Prabhupada. Ponieważ jesteśmy dziećmi i wnukami Prabhupada. So that is more prestigious. Co jest bardziej prestiżowe? Than being the son of Buddha. Niż bycie synem Buddy. You know why? Wiecie dlaczego? Because Buddha had no sons. Ponieważ Buddha nie miał syna. But Prabhupada had sons and ale daughters. Prabhupada ma synów i córki. This is the most prestigious connection. To jest najbardziej prestiżowe połączenie. To be Prabhupada's son. Aby być synem Prabhupada albo wnukiem. You can say it is more important than being connected to Mahatma Gandhi, let's say. Możesz powiedzieć, że to jest bardziej wartościowe niż bycie, dla przykładu, połączonym z Mahatma Gandhi w jakiś sposób. We just met the granddaughter of Mahatma Gandhi in India with the World Conscious Pact. Ja spotkałem niedawno, będąc w Indiach, wnuczkę Mahatmy Gandhiego, kiedy organizowałem spotkanie World Conscious Pact. Very nice lady. To jest taka wspaniała kobieta. She works also with Vandana Shiva. Ona pracuje, współpracuje również z Vandana Shivą. But Srila Prabhupada is a Vaikuntha man. Ale Prabhupada jest człowiekiem z Vaikunty. Jest Shakti Avesha Avatarem. And you are a member of his family. A ty jesteś członkiem jego rodziny. This is most auspicious. To jest najbardziej prestiżowa rzecz. You can really be enjoy joy and joy again. Także możesz ponownie radować się i radować z tego powodu. Because Srila Prabhupada, he was specially assigned. Był specjalnie wyznaczony, to do the impossible. Aby wykonać rzecz, która jest niemożliwa. Completely the impossible. That's what he did. To, co on zrobił, jest kompletnie niemożliwą do wykonania rzeczą. And now our spiritual master, i teraz obecnie nasz mistrz duchowy, he has introduced to us, on zaprezentował nam the concept, that we can really, really help the people in the world when we give them tatwa gyana. Że my możemy naprawdę realny sposób pomóc ludziom, dając im tatwa gyana. So tatwa gyana, what is contained in all the books Srila Prabhupada has given. Jest tym, co jest zawartość książek Srila Prabhupada. Tatva viveka. Atma gyana. Paramatma gyan. Bhagavan gyan. But Bhagavan gyan is very different. But Bhagavan gyan is trudno. Because in Bhagavan Gyan, even it looks like Bhagavan sometimes forgets that he's Bhagavan. Ponieważ w tej tatwie wygląda na to, że Bhagavan czasem zapomina o tym, że sam jest Bhagavan. And his parshads, his associates, they also don't know it. I jeśli jego towarzysze, najbliżsi towarzysze również o tym nie wiedzą. So about Bhagavan, Bhagavan da tatwa. Więc Bhagavan tatwa. That is more secret. Jest bardziej tajemna. That can only be understood in the world of love. Tylko może być zrozumiana w krainie miłości. By listening to the devotees, we can get that. Poprzez słuchanie wielbicieli możemy dostać się tam.